Cześć, witamy Was na WZ-aliach, czyli Juvenaliach Wydziału Zarządzania. Dzisiaj ja, Asia i Daria zabierzemy Was w świat tej studenckiej imprezy. Zostańcie z nami! Bardzo fajnie, jestem naprawdę bardzo zadowolony z całej ekipy organizacyjnej, z tego ile ludzi dzisiaj jest, z tego jakich mamy artystów. Chcielibyśmy zapytać, jeśli byście mogli jedną piosenkę całe życie słuchać jednego z artystów, którzy tutaj dzisiaj grają, to co to by była za piosenka? O co chodzi Tarho Terror, bo ja jestem z Tarchomina, pozdrawiam ulica Myśliwska. O co chodzi, a o piosenkę? Myślę, że nowy kolor jednak. Nie, no, nowy kolor. KFC i na Modlińskiej. Koniec, kropka, nowy kolor, obydwoje się zgadzamy. No dobra, nowy kolor. WZ-alia to nie tylko dobra impreza i dobra muzyka, to także stoiska. I dobre serce uczestników, więc zobaczmy, co dzisiaj wspieramy charytatywnie. Powiedz nam, dlaczego warto się zapisać? Bo warto pomagać, bo może ktoś tam w Polsce na nas czeka z tym nowotworem krwi i może to jest dla niego szansa. Ilu dawców dzisiaj zarejestrowaliście? Już mamy 52, więc jest nieźle, a mieliśmy dzisiaj do wyrobienia normę 50, więc jest więcej niż dobrze. Dla mnie najlepsza publiczność jest studenci. Ja całe życie się czuję studentem. Mimo to, że mnie wyrzucili ze szkoły, to całe życie próbuję się czegoś nauczyć codziennie. I dla mnie studenci są najlepsi. Ja zawsze czekam, odliczam dni, kiedy znowu są juvenalia. I tak oto kończy się wieczór pełen wrażeń, emocji i muzycznej zabawy. Czeka nas jeszcze wiele juvenaliów i bardzo dużo podróży przed nami, więc czekajcie na więcej. Zostańcie z nami. Do zobaczenia. Siemano!